Dokładnie nie wiemy. Przebieg wypadku był taki, że w niedzielę 7 dwójka naszych przyjaciół, Marcin Kaczkan i Artur Heider, usiłowała wejść na gaszę Druma pierwszego. Wystartowali z obozu trzeciego na wysokości 7100, dotarli do 7600 ze względu na trudne warunki, bardzo mocny wiatr. Zawrócili, dotarli z powrotem do obozu trzeciego, tam połączyli się z bazą, ze swoim kucharzem, który tym był pod radiotelefonem i przekazali wiadomość, że wszystko jest ok i że schodzą dalej w dół. W krótkim czasie po tym Izabela Heiser, żona Artura, dostała SMS-a od Artura, że Marcin Kaczkan spadł do kuluaru japońskiego, to jest taka formacja na tej drodze. Jest to kuluar, czyli taka formacja wklęsła, dużo lodu, trochę skał. No. Kuluar był zaporęczowany, tylko czasami miejscami chyba brakowało tych poręczówek, bo oni idąc do góry w poprzednim wyjściu zaporęczowali sobie ten kuluar między obozem drugim a trzecim. Więc trochę to jest taki dziwny, że tam Marcin spadł jakby poręczówki. No może spadł z takiego miejsca, gdzie tych poręczówek brakowało. I od tego czasu, czyli od 11 gdzieś w niedzielę czasu polskiego, nie mieliśmy kontaktu z Arturem Heiderem. W związku z tym organizowaliśmy taką akcję poszukiwawczo-ratunkową z bazy wypraw. Kierował tą akcją kierownik wyprawy niemieckiej. Wysłał tragarzy wysokościowych na tą przełęcz Gaszel-Bumla, ale oni dotarli tylko do obozu pierwszego na 6000. Ta przełęcz jest na 6400 ze względu na to, że pogoda się popsuła. Była mgła i padał gęsty śnieg. Wrócili do bazy. W dzisiejszej nocy, czy tam od wczoraj na dzisiaj, grupa nie wiem ilu rosyjskich klimaczy wystartowała z obozu pierwszego w nocy i rano dotarła do tego obozu drugiego, gdzie znalazła Marcina Kaczkana. No i Marcin Kaczkan, jak już mówiłem w tej rozmowie telefonicznej z kierownikiem tej akcji ratunkowej z bazy, który był w bazie, stwierdził, że Artur Heiser nie żyje.